don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Trick at your 10,000, I'm a motherfucking fish. Siemane, ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Jak wiecie, ostatnio Soulja Boy udzielił wywiadu dla Breakfast Club, w którym poruszył kilka kontrowersyjnych kwestii. W tym materiale porozmawiamy sobie o oskarżeniach skierowanych do Drake'a. Soulja Boy powiedział, że Drake ukradł jego tekst z 2007 roku i użył do piosenki Miss Me z 2010. Obczajcie teraz filmik, który Soulja Boy pokazał na swoim Instagramie. Tell me what's really going on. Drizzy back up in this thing, I'm ready. What's happening? Might tell me what's really going on. Soulja go up in this thing, I'm ready. Faktycznie, jak dla mnie, obydwie piosenki są do siebie łudząco podobne. Soulja Boy twierdzi również, że to dzięki niemu Drake zaszedł tak daleko. Powiedział również, że to on jest odpowiedzialny za artystę, którym jest dzisiaj Drake. Że to on go nauczył wszystkiego, co umie. Moim zdaniem Soulja Boya w tym miejscu trochę poniosło, jednak co do kradzionego tekstu może mieć rację. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Zostawcie suba i łapkę w górę. Wpadnijcie do opisu, bo tam macie wszystkie materiały. No i co, bajos?